Dzień dobry Państwu, witam. Zaczynamy kolejną moją prezentację, kolejną informację na temat leczenia preparatami ziołowymi, wspomagania leczenia chorób układu pokarmowego. Przedtem mówiliśmy o odporności, teraz zapragnąłem Państwu powiedzieć coś na temat leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, że jeżeli podejmiemy się jakoś leczenia, jakichś działań terapeutycznych, no warto się jednak skonsultować z lekarzem. To, co ja będę Państwu mówił, to są oczywiście informacje, które są ważne i będą Państwu pomocne. Będę Państwu przedstawiał koncepcje terapeutyczne stosowane u nas w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, ale zawsze w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z chorobą, warto się odwołać do fachowych pracowników służby zdrowia i zapytać, czy postępowanie, które zamierzamy wdrożyć, jest prawidłowe i czy to, co rozpoznaliśmy u siebie, jest prawidłowe. Zatem pamiętajcie Państwo, to, co ja mówię, to są informacje. Natomiast no, leczenie pozostawcie Państwo fachowcom. Profilaktykę możecie robić sami. Drodzy Państwo, refluks żołądkowo-przełykowy. Bardzo częsta przyczyna wizyt u lekarza, bardzo często przyczyna wdrażania różnego rodzaju postępowań terapeutycznych. Cierpi na to ogromna ilość osób. I też ogromna ilość osób przyjmuje leki, głównie syntetyczne, aby złagodzić te przykre dolegliwości. Proszę Państwa, refluks żołądkowo-przełykowy polega na cofaniu się treści żołądkowej z żołądka do przełyku. Zresztą etymologicznie refluks, czyli cofanie się do przełyku, ale też czasami do jamy ustnej. Mam do czynienia z dwoma takimi sytuacjami. Pierwsza sytuacja to refluks fizjologiczny, który się zdarza, gdy powiedzmy zjemy za dużo albo gdy pomieszamy pokarmy w sposób nie taki, jak nasz organizm sobie życzy. Wtedy ten dolny zwieracz przełyku, który oddziela przełyk od żołądka, mówiąc kolokwialnie, przepuszcza i odczuwamy różnego rodzaju przykre dolegliwości. W takich sytuacjach wystarczy poprawić sobie trawienie jakimiś nalewkami ziołowymi, kroplami. Ja będę potem jeszcze recepturę takich kropli Państwu pokażę, którą my stosujemy najczęściej. I to nie jest problem. To jest po prostu coś, co występuje fizjologicznie. Nie musimy się tym przejmować. No, powinniśmy tylko pamiętać o tym, żeby nie przejadać się za bardzo i nie doświadczyć tego zdarzenia czy tego refluksu ponownie. Natomiast ja się będę skupiał raczej na czymś, co możemy nazwać refluksowym zapaleniem przełyku. No bo ta treść kwaśna przedostanie się do przełyku, no to będzie wywoływała stan zapalny błoni śluzowej, ale nie tylko, bo może także oddziaływać na inne powyżej przełyku zlokalizowane struktury anatomiczne. Co najczęściej odczuwamy w przypadku refluksu bądź też zapalenia refluksowego? Uczucie zgagi, czyli pieczenia w okolicy mostka. Zwykle tak się to lokalizuje w tym miejscu. Tu odczuwamy pieczenie, ale możemy też odczuć po takie cofanie się treści, puste odbijania. Czasami zdarza się, że mamy chrypkę, suchy kaszel, świszczący oddech. Te bóle w klatce piersiowej są też obecne. I pamiętajcie Państwo o tym, że bóle w klatce piersiowej to jest czerwona flaga, czyli sytuacja, w której musimy rozważyć, czy aby to nie jest przyczyna sercowa, gdyż zdarza się nierzadko, że myli się objawy z przewodu pokarmowego z objawami z układu sercowo-naczyniowego. Możemy po prostu mieć objawy stenozy i możemy mieć objawy kardiologiczne. To też podobnie wygląda jak refluks, jak zgaga. Zatem tu jest właśnie ta sytuacja, że trzeba się konsultować z lekarzem, zapytać, mieć jakby własne doświadczenia w tej kwestii. Jak już powiedziałem, jak się przejemy za bardzo, mamy takie objawy, jak ktoś ma rzeczywiście tą chorobę refluksową i ten zwieracz przełyku zupełnie nie działa, tak powinien działać, on po prostu odczuwa to przy jakimś pochyleniu się, przy zawiązywaniu buta, przy położeniu się, no w bardzo różnych sytuacjach.
Przy okazji zachęcam Państwa do zadawania pytań. Ja później sobie pozwolę do tych pytań wrócić na końcu. Potem na zakończenie też zostawię chwileczkę czasu, żebyście Państwo mogli napisać pytania. Więc proszę, proszę pytać. Ja do tych pytań wrócę po zakończeniu tej mojej prezentacji. I teraz co my stosujemy? Jakie leczenie stosujemy w przypadku refluksu żołądkowo-przewodkowego, w przypadku tej zgagi? No najczęściej obecnie używa się do tego leków z grupy inhibitorów pompy protonowej. One zmniejszają wydzielanie soku żołądkowego, a przez to kwasu solnego, który się w nim znajduje. I to po prostu jest podstawowa terapia. Są oczywiście inne, ale to jest najczęściej stosowane. Czy to jest dobre postępowanie? No, w medycynie i w leczeniu najczęściej jest tak, że jest coś za coś. Uzyskujemy rzeczywiście bardzo dobry efekt terapeutyczny, bo objawy potrafią uspokoić się w ciągu chwili po zażyciu takiego inhibitora, takiego leku z grupy IPP. No, ale niestety to ma swój koszt. Jaki to ma koszt? Sok żołądkowy ma odczyn kwaśny. Zwykle jest to pH 2, czyli jest to dość silny kwas. Kwas, który ma swoją rolę w naszym organizmie. Dlaczego środowisko żołądka musi być kwaśne? Otóż z wielu powodów. Dwa najważniejsze Państwu chciałem wymienić i tutaj na tym slajdzie Państwo dowiedzicie. W soku żołądkowym mamy ogniową kurtynę, przez którą nie przenikają łatwo bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki, wszystkie te prawda, substancje, te nasze patogeny, które mogą wywołać u nas chorobę. Po prostu zostaną przez ten kwas zabite. Jeżeli mamy za niskie pH w naszym żołądku, a tak jest, gdy stosujemy leki z grupy IPP, to niestety ta kurtyna ogniowa słabo działa. Więc możemy mieć przenikanie tych substancji do przewodu pokarmowego, do niższej jego partii, gdzie już nie ma takich ekstremalnych warunków jak w żołądku i one tam sobie mogą łatwo żyć. Druga sprawa to kwaśne środowisko, które jest w obrębie żołądka, to jest środowisko, które uaktywnia enzymy. W żołądku wydzielana jest pepsyna, czyli preenzym, substancja, która jest prekursorem enzymu i dopiero ona się pepsynogen, preenzym i on się dopiero przekształca w żołądku. W tym środowisku kwaśnym przekształca się w właściwą pepsynę, która trawi białka. Jeżeli nie będzie tego trawienia tych białek, to one w formie niestrawionej przejdą do niższych partii przewodu pokarmowego, a co za tym idzie, może to spowodować zwyczajnie zaburzenia trawienia i takie zaburzenia trawienia się zdarzają. Nawet choroby, które może to determinować. Już nie będziemy o tym mówić w tym moim wystąpieniu, bo to jest daleka droga i nie chciałbym się tutaj rozdrabniać, ale pamiętajcie Państwo, lipaza i pepsyna nie działają w sposób prawidłowy w żołądku, jeżeli nie ma tam środowiska kwaśnego. I to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, stosując leki z grupy IPP. Następnie trzeba pamiętać o tym, że te leki zaburzają wchłaniania się niektórych substancji odżywczych. No na przykład witaminy B12, na przykład witaminy B6. Mówi się ostatnio o tym, że w ogóle ludzie mają za mało witaminy B12, że to jest jakiś ogólnoświatowy, zwłaszcza mówimy o świecie zachodu, problem. Z czego to wynika? Właśnie być może z tego. No przecież nie z tego, że nie jedzą mięsa, bo mięsa jedzą bardzo dużo. Po prostu zaburzenia wchłaniania spowodowane tymi lekami z tej grupy. Kolejna sprawa, stosowanie dłuższy czas tego typu środków zwiększa tendencję do powstania osteoporozy. Są badania pokazujące, iż zwiększa się prawdopodobieństwo złamań szyjki kości udowej, która jest takim jednym z najgroźniejszych powikłań osteoporozy. Tutaj na dole Państwo macie źródła naukowe, z których zaczerpnąłem te moje informacje, tak więc to nie są babcine opowieści, tylko to jest po prostu odwołanie się do dokumenta, do literatury naukowej. Możecie sobie sprawdzić w tych publikacjach, jak to wygląda. Kolejna sprawa. Zwiększa się ryzyko pozaszpitalnych zapaleń płuc. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że odporność spada. To dotyczy zwłaszcza osób starszych. Odporność spada dlatego, że mamy zaburzoną florę jelitową.
bo te środki z grupy IPP niestety zaburzają florę jelitową i ona już nie generuje, nie tworzy tej odporności w sposób taki, jak powinniśmy ją mieć. Dobra flora jelitowa to dobra odporność. To jest taka zasada, która pewnie jest dość popularna. Zresztą mówiłem o tym w moich dwóch poprzednich wystąpieniach z tej serii i możecie Państwo do tego sobie wrócić. Kolejna sprawa to jest to, że IPP zwiększają wydzielanie gastrydy. Taka substancja, która jest taką substancją regenerującą nasz przewód pokarmowy. Ale jeżeli jest jej za dużo, to ta błona śluzowa zaczyna przerastać w obrębie układu pokarmowego i na przykład długotrwałe stosowanie leków z grupy IPP czterokrotnie zwiększa możliwość wystąpienia polipów żołądka. Może być tutaj także dochodzić do zwiększenia gruczołaka czy też raka okrężnicy. To są już konkretnie niebezpieczne działania. Oczywiście Państwo pamiętajcie, mówimy o sytuacji, gdy ktoś przewlekle zażywa. Ja nie mówię, że ktoś zażywa tydzień czy dwa, że takie objawy się pojawią. To się może zdarzyć, to się nie musi zdarzyć, ale się może zdarzyć. Natomiast to nam nasuwa takie pytanie, czy jest jakaś alternatywa dla tych leków? Czy można zastosować coś, co w jakiś sposób to działanie uzupełni? I pamiętajcie Państwo o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje implementację do procedur medycznych normalnie stosowanych, czyli do farmakoterapii, elementy medycyny tradycyjnej. Tam są różne metody terapeutyczne, natomiast jedną z nich na pierwszym miejscu jest ziołolecznictwo. Zioła powinny być wprowadzone do normalnych procedur leczniczych, bo jak wyszło w badaniach Światowej Organizacji Zdrowia, to działa korzystnie dla człowieka. Dlatego musimy patrzeć na leczenie, na medycynę, jako na pewną komplementarność. Komplementarność wobec siebie, komplementarnie działają różne metody terapeutyczne. Jeżeli mamy do czynienia z chorobami serca na przykład, no to podstawowym leczeniem, przynajmniej moim zdaniem, jest leczenie lekami syntetycznymi. Natomiast preparaty naturalne są komplementarne wobec tych, uzupełniające to działanie terapeutyczne. Jeżeli mamy do czynienia z refluksem żołądkowo-przewlekowym, na pierwszym miejscu, przynajmniej u mnie, jest stosowanie preparatów ziołowych. A dopiero na drugim leków syntetycznych. Proszę Państwa, my w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza podchodzimy do leczenia używając zasady jak najmniejszej ingerencji w fizjologiczne procesy toczące się w naszym ciele. Dlaczego? Dlatego, że organizm woli delikatną perswazję niż wojnę, niż krzyk. Jak się z kimś kłócimy, to mniej zyskamy, niż jak z kimś dochodzimy do porozumienia. Delikatna perswazja jest dużo lepsza, nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także w leczeniu. I tutaj, używając tej zasady, jednak sugerujemy zastosować preparaty ziołowe wpierw, albo równolegle z syntetycznymi lekami, a jak tylko można te syntetyczne odstawić, to je odstawiamy. Proszę Państwa, jakie surowce zielarskie możemy wykorzystać w leczeniu refluksu? Na czele tutaj jest rumianek. Rumianek, proszę Państwa, to jest taka substancja, która, jak to powiadał mój mentor, ojciec Grzegorz Sroka, u którego się ziołolecznictwa uczyłem, jak ją dołączymy do jakiejkolwiek mieszanki ziołowej, bo mieszanki ziołowe to jest sedno ziołolecznictwa, to uzyskujemy zawsze jakiś dobry efekt. Więc nie ma złego połączenia rumianku. Ona zawsze się do czegoś nada. W przypadku chorób układu pokarmowego, chorób zapalnych, bo na razie mówimy o chorobach zapalnych, jakim jest objawy zgagi, to jest działanie przeciwskurczowe, to jest działanie przeciwzapalne, to jest działanie antyalergiczne i uspokajające, bo emocje nasilają te procesy. On działa również immunostymulująco, przeciwdrobnoustrojowo, to ma znaczenie oczywiście. Tutaj Państwu zmieniłem najczęstsze substancje czynne, które są odpowiedzialne za te działanie. One głównie znajdują się w oleju eterycznym, ale nie tylko. Więc rumianek na pierwszym miejscu. Co jeszcze, proszę Państwa?
Kolejny surowiec zielarski to babka lancetowata. Babka lancetowata to ta substancja, która usprawnia gojenie się zarówno błony śluzowej, jak i skóry. Babka lancetowata działa także przeciwskurczowo, przeciwdrobnoustrojowo i po prostu zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i ułatwia jej gojenie. Więc kolejny surowiec niesłychanie ważny w refluksie, w stanie zapalnym, w fazie refluksu, w fazie zapalnej. Kolejny surowiec bardzo znany, kwiat nagietka. Też działanie bardzo podobne, przyspiesza gojenie, przeciwdrobnoustrojowo, przeciwskurczowo, podnosi odporność organizmu. To też taka kardynalna substancja ziołowa, którą stosujemy w przypadku refluksu żołądkowo-przewlekowego. I korzeń prawoślazu. Korzeń prawoślazu to, proszę Państwa, taka substancja śluzowa, która działa przeciwzapalnie i ustosowana jest zarówno w przypadku chorób układu pokarmowego, jak i chorób układu oddechowego. Państwo pewnie kojarzycie syropy prawoślazowe, które stosuje się w przypadku chorób układu oddechowego. I to jest bardzo ważne. Te wszystkie cztery surowce, o których Państwu mówiłem, każdy z nich może być wykorzystywany do leczenia chorób układu oddechowego. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego to jest ważne, że mamy, proszę Państwa, często powikłania właśnie z układu oddechowego, refluksu. Możemy mieć takowe. Zatem stosując zioła, nie tylko działamy na sam żołądek, przełyk, ale też na ewentualne powikłania refluksu. Zatem serdecznie Państwa zachęcam do tego. I teraz to, co jest creme de la creme mojego wystąpienia. Proszę Państwa, to jest koncepcja, którą my używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. Wierzcie mi Państwo, naprawdę bardzo skuteczna. Zdarza się, pacjenci nam to relacjonują, że nawet po pierwszym dniu stosowania pacjenci czują ulgę. I teraz jak to wszystko ze sobą zjeść? Otóż pierwsza receptura to receptura mieszanki ziołowej. W skład niej wchodzi koszyczek rumianku, korzeń lukrecji, liście babki lancetowatej, korzeń prawoślazu, kwiat nagietka. To połączenie przede wszystkim o działaniu przeciwzapalnym i odchłaniającym. I w pierwszej fazie leczenia refluksu, mówię tu oczywiście o refluksie takim, który jest już poważniejszą chorobą, nie takim, powiedzmy, problemem, który mamy, bośmy pomieszali pokarmy nie tak, jak trzeba. I wtedy działamy tą mieszanką ziołową. Zazwyczaj wystarczy parę dni, żeby uzyskać pozytywny efekt, ale my używamy ją najczęściej od 10 do 20 dni. Jeżeli stan jest pacjenta bardzo dobry i czuje efekt od razu, to wchodzimy wtedy w drugą fazę leczenia. Dlaczego stosując pierwszą mieszankę ziołową, chcemy ją w jakiś sposób to leczenie modyfikować? Przecież działa. Otóż to jest tylko likwidowanie stanu zapalnego, który się pojawił. Natomiast pamiętacie Państwo, że jest jeszcze, musimy wyindukować w naszym organizmie coś, co będzie spowodowało, że ten pokarm będzie przemieszczał się tak, jak powinien, czyli przełyk, żołądek, dwunastnica i jelita, a nie żołądek, przełyk, gardło. Żeby tego nie było, tego cofania, to musimy wygenerować działanie prokinetyczne, poprawić perystaltykę. I do tego potrzebne są zioła poprawiające trawienie. Ich się nie daje na początku, dlatego że one mogłyby podrażnić nasz przewód pokarmowy. I tutaj na pierwszym miejscu jest może drzewko, korzeń mniszka, nalewka z ostropestu plamistego, krwawnik, drabinę, drobinkę mięty. No, niektórych mięta będzie kontrowersja, ale tutaj to są ilości bardzo niewielkie, spokojnie można ją dawać. Do mieszanki ziołowej, do naparu z tej mieszanki dolewamy jednej albo dwie łyżeczki takich kropli i patrzymy, jaka jest reakcja. Jeżeli pacjent reaguje zbyt niedobrze, czuje to pieczenie ponownie, to odczekujemy jeszcze parę dni i stosujemy ponownie, i spróbujemy znowu wprowadzić tą mieszankę ziołową. Zwykle w drugim, trzecim tygodniu leczenia tą pierwszą mieszanką wprowadzamy te krople i stosujemy dwa preparaty naraz, jeden i drugi, łącznie.
Po 4 tygodniach próbujemy już ten pierwszy preparat odstawiać, czyli tą mieszankę ziołową odstawiać i używamy już tylko kropli ziołowych, bo wchodzimy w trzeci okres leczenia refluksu. Używamy już tylko poprawiających trawienie kropli, które mają za zadanie uzyskać ten efekt prokinetyczny, ruszyć z tą perystaltyką, żeby ten żołądek opróżniał się szybko. Te trzy fazy, czyli gaszenie pożaru, czyli stanu zapalnego, prowadzenie ostrożne kropli przeciw poprawiających trawienie i trzeci element, prowadzenie już tylko tych kropli poprawiających trawienie. To jest, proszę Państwa, koncepcja terapeutyczna, która została wypracowana przez nas i naprawdę jest bardzo skuteczną metodą terapeutyczną w przypadku radzenia sobie z refluksem żołądkowo-przełykowym. Ten ostatni preparat, te krople, może drzewko, mniszek, ostropes, prawnik i tak dalej, to są te krople, które używamy na przykład przy refluksie fizjologicznym. Jak ktoś sobie pozwoli za bardzo, to 2-3 łyżeczki, nawet 4 na pół szklanki wody wypijamy jednym haustem. No nie jest to przyjemne smaku, ale można to spokojnie wypić używając pół szklanki wody, czy nawet mniejszej ilości i uzyskujemy efekt zwykle w ciągu 5 do 10 minut. Natomiast ona jest używana również w przypadku innej jeszcze sytuacji. Mianowicie mamy jeszcze inną rzecz. Mianowicie czasami pacjenci skarżą się na to, że mają uczucie nie kwasu, czy uczucie soli w jamie ustnej. To świadczyłoby o cofaniu się treści pokarmowych z żołądka. Ale mają uczucie goryczy. Z czego to wynika? Otóż wynika to z tego, że u części z pacjentów dochodzi do refluksu, podwójnego refluksu, czyli refluksu, ja na tym rysunku Państwo widzicie, dwunastniczo-żołądkowego, ta treść się przesuwa z dwunastnicy do żołądka, jest, jak to mówią, zarzucana do żołądka, to przez odźwiernik, który nie jest tutaj szczelny, a następnie z żołądka jest zarzucana do przełyku. I dlatego ci pacjenci czasami mają uczucie goryczy w ustach. Właśnie ta gorycz to żółć, która się przedostaje aż tak daleko do jamy ustnej. Proszę Państwa, w takich sytuacjach ten preparat, który działa prokinetycznie, czyli ta mieszanka kropli, jest znakomitym sposobem na łagodzenie tego typu objawów. Kiedy się takie coś zdarza? No często u pacjentów, którzy na przykład są po resekcji pęcherzyka żółciowego z powodu kamicy, to wtedy niestety żółć wylewa się, kapie do dwunastnicy przez bradawkę Watera i jest niestety przesuwana, przelewa się do żołądka. Często to pacjenci, nawet w gastroskopii opisywane są, że widoczne jest jeziorko treści żółto-zielonej i to właśnie jest ta żółć. Więc stosujemy tutaj ten produkt, tą recepturę i możemy uzyskać efekt jakby leczenia i refluksu żołądkowo-przełykowego i przełykowo i dwunastniczo-żołądkowego. Mówiąc o refluksie i o tej koncepcji terapeutycznej, ja też chciałem Państwa przypomnieć Państwu o takich innych surowcach, już nie sensu stricto roślinnych, ale pochodzenia pszczelego. Takim produktem jest propolis, proszę Państwa. Propolis to jest substancja o bardzo szerokim spektrum działania. Ona przyspiesza gojenie się różnych tam dolegliwości, to są jakieś uszkodzenia błony śródowej żołądka, czy dwunastnicy, czy przełyku, ale także działa przeciwbakteryjnie. To działanie przeciwbakteryjne jest ważne, dlatego że mamy tutaj problemy związane z bakteriami. Będę o tym wspominał Państwu następnym razem, czyli za tydzień będę chciał Państwu zrobić właśnie szkolenie dotyczące choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy i z ziół, które tam się stosuje. Natomiast tutaj właśnie mówię o tym działaniu przeciwbakteryjnym, bo często przyczyną problemów żołądkowych jest nadmierna ilość bakterii, Helicobacter pylori. I tutaj propolis jest jedną substancją,
substancji, poza innymi, o których będziemy mówić za tydzień, które mogą tą Helicobacter pylori utrzymać w ryzach. Ale pamiętajcie, możecie stosować. Co my używamy tutaj u naszych pacjentów czasami? Używamy na przykład połączenia ekstraktu z propolisu i mikroinizatu z pyłku pszczelego. Oczywiście nie robimy tego na bazie kropli alkoholowych, bo tutaj raz, że propolis, że pyłek pszczelny się nie rozpuści. Poza tym no, alkohol mógłby drażnić. Stosujemy kapsułki, które podajemy w postaci bezpośredniej, czyli kapsułka, bądź też nawet wysypujemy na łyżeczkę miodu i tak podajemy pacjentom. I tutaj to jest jedna receptura, czyli pyłek pszczeli propolis. Jest też taki drugi produkt, który używamy, gdzie jest ekstrakt propolisu, pyłek pszczeli i aloes, liofilizat z miąższu aloesu, który też działa bardzo łagodząco i przeciwzapalnie. Proszę Państwa, dlaczego, podsumowując to moje wystąpienie, dlaczego zioła są tak ważne? Dlaczego one są na pierwszym miejscu w tym przypadku? Bo ja powtarzam Państwu, to nie jest tak, że my musimy jak ognia bać się tych leków z grupy IPP. One mają swoją rolę, tylko chodzi o to, żeby ich nie stosować przewlekle. Są pacjenci, którzy powielają te stosowanie, którzy po prostu stosują je miesiącami, ba latami. No i to jest bardzo niebezpieczne. Tego nie powinno się stosować. To jest tylko dla ostrych stanów. Przerywany forma stosowania jest bezpieczniejsza niż przewlekła. Natomiast zioła, cóż, działają bardziej fizjologicznie, bo nie neutralizują tego kwaśnego środowiska. One działają przeciwzapalnie i powlekając, one chronią nasz przewód pokarmowy przed kwasem i chronią i goją śluzówkę. Natomiast nie działają w sposób taki agresywny. Są po prostu łagodną perswazją. Do czego Państwa też zresztą serdecznie namawiam. I tu jeszcze podsumowując te właśnie surowce, które są bardzo ważne. Lukrecja, prawoślas, rumianek, babka lancetowata i kwiat nagietka. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie troszkę więcej się dowiedzieć na temat ziołolecznictwa, odsyłam Państwa do dwóch publikacji. Pierwsza książka to Profiletka zdrowotna fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwaną Wawer. Oraz druga książka Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza, która opisuje życie tego słynnego zielarza i zakonnika w kontekście oczywiście zdrowotnym. Oraz też jest w tej książce, są receptury, są koncepcje terapeutyczne, warto sobie tam spojrzeć. I zachęcam też Państwa, jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, do odwiedzenia trzech różnych miejsc w internecie, czyli na Facebooku, na Instagramie oraz na YouTubie. Jest tam kilkaset chyba filmów, w których opisujemy różne koncepcje terapeutyczne, różne choroby. Mamy tam też taki cykl Przychodzi baba do zielarza, czy też no, pisze baba do zielarza i tam też odnoszę się w takich krótkich, czterosekundowych filmikach do różnych, czterominutowych filmikach do różnych chorób, do różnych pytań, które spływają do naszego Centrum Ziołolecznictwa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie Państwo o tym, że to są, to co ja mówię, to są porady, to jest sugestia, to są informacje. Natomiast jeżeli macie chorobę, to no, konsultujcie się z lekarzem, żeby nie zaniedbać czegoś. No, refluks żołądkowy przewlekłym może się wikłać przewlekiem Barreta, takim już ciężkim stanem zapalnym przewlekłym. Może być nawet stan przednowotworowy raka przewlekłego, więc bądźcie pod opieką lekarzy, konsultujcie się z farmaceutami, panie pielęgniarki, czy panowie pielęgniarze, to są też bardzo dobrze wykształceni ludzie. Naprawdę pytajcie fachowych pracowników służby zdrowia o Wasze zdrowie, a będziecie, myślę, że na tym skorzystać. Teraz pozwolę sobie odpowiedzieć na parę pytań, które tutaj do nas przyszły. Idę do samego początku tych pytań i będę się do nich odnosił. Nie wiem, czy na wszystkie chcesz odpowiedzieć. Proszę o więcej. Bardzo dziękuję za tą. Tak, teraz tak. Jak sobie z tym radzić? Choruję na tego rodzaju refluks, jestem bezradna, lekarze ordynują IPP. No właśnie, to jest sytuacja. Zachęcam Panią do ziół. Mam nadzieję, że będzie Pani zadowolona. Teraz będę powolutku się tutaj jeszcze poszenosił w dół. Dobrze.
gdzie jakie produkty ziołowe kupić. No w sklepach zielarskich myślę, że jak Państwo się... Zazwyczaj tam jest bardzo fachowi ludzie, są w sklepach zielarskich. Wierzcie mi, to są ludzie dobrze, coraz lepiej wykształceni, cały czas kształcący się w zasadzie. Nie, może nie wszyscy, ale część z nich jest kształcona, więc na pewno poradzi sobie z doborem odpowiednich preparatów. Więc odsyłam do aptek, sklepów zielarskich. Aż może szczególnie do sklepów zielarskich. Kolejna to informacja. Ostry ból brzucha u syna, paliła klatkę, wezwała karetkę, zrobili EKG, wszystko ok, ale jak zrobili USG, i tutaj właśnie kupiłam, tutaj jest nazwa preparatu, więc nie będę go wymieniał, jest lepiej, tutaj pacjentka skupiła, receptura tego preparatu jest tutaj ja ją zacytowałem, nie będę nazw cytował, bo nie mogę. Natomiast no, rzeczywiście pani zastosowała tą recepturę i efekt był dobry. Ja to bardzo często słyszę, proszę Państwa, że rzeczywiście można ten efekt uzyskać. Staram się jeszcze tutaj zejść niżej, on coś mi tu, o dobra. Rumianek doprowadza do relaksacji zwieracza. Nie słyszałem o czymś takim, że on doprowadza do relaksacji zwieracza. Chodzi o ten zwieracz dolny przełyku. Następnie, czy zioła można przyjmować z lekami rozrzedzającymi krew, tutaj zależy które. Te akurat nie mają wpływu, więc można stosować. Potwierdzam szybka skuteczność na własnym przykładzie. Pewnie ktoś na recepturę już stosował, którą Państwu, bo to nie jest żadna, ja to publikujemy to w tej książce Zieloności Stolicy Grzegorza, też ona jest, więc to tutaj ktoś właśnie stosował i miał dobry efekt. Czy można zamówić te zioła? Tak, oczywiście, że można, są dostępne te receptury. Tak, gdzie dostać? No w sklepie zielarskie, apteki, zwłaszcza sklepie zielarskie, bo to jest takie miejsce, gdzie najwięcej tych ziół się pojawia. Jakie jest Pana zdanie o preparacie Exos One? Niestety nie stosowałem go nigdy, więc trudno mi powiedzieć. Staram się zawsze mówić o tym, co praktycznie używam. No tego nie potrafię Pani ocenić. Czy można kupić? No te krople oczywiście powtarzam. Wszystkie preparaty są w sklepach zielarskich i niektórych aptekach. No w internecie też można kupić. Tak. Tutaj jeszcze patrzę dalej. Co Pan sądzi o ziołach szwedzkich? Tak, bardzo dobre zioła, ale nie na pierwszy etap leczenia refluksu, tylko na następny, ten właśnie, gdzie już stosujemy leczenie prokinetyczne. I do prokinetycznych działań jak najbardziej nadają się zioła szwedzkie, ale nie w ostrym stanie. Tego proszę unikać. Proszę zapisać tę transmisję, żeby można było dobrze odsłuchać. Będzie, transmisja będzie na profilu, więc proszę się nie niepokoić. Kto nie usłyszał, to na pewno będzie w stanie usłyszeć. Przygotowany wykład, tyle treści w tak krótkim czasie. No, cieszę się bardzo za dobrą recenzję. Dziękuję. Co Pan sądzi o zakwasie Bołotowa? No oczywiście to jest substancja, która może też poprawiać funkcję flory bakteryjnej w jelitach, więc ja akurat nie używam tej substancji, niemniej jednak słyszałem o niej dobre opinie. Tylko mogę się jakby do tego tak odnieść, bo sam nie używałem. Gdzie kupić gotowe mieszanki? W sklepach zielarskich, droga Pani. Ile razy dziennie pijemy? Proszę Państwa, tą mieszankę ziołową zwykle ja zalecam 2 razy dziennie. Czasami 3 razy dziennie, jak jest bardzo ostry stan, ale zazwyczaj 2 razy wystarczy. Nie mam woreczka żółciowego, mam dużo żółci w żołądku, która często biegunki z żółcią, co mogę brać, zmierzyć. No to jest, proszę Państwa, to, o czym ja mówiłem, że jak się wytnie, resekcja dokona się woreczka żółciowego, to niestety ta żółć spływa, bo ja nie będę tego rozwijał tematu, ale obiecuję Państwu, że zrobię taki może live dotyczący osób, które mają ten zespół poresekcyjny, czyli którzy przychodzą często do nas i mówią, no Panie doktorze, miałem jakieś tam problemy, niestrawności, wycięłam sobie pęcherzyk, dopiero mam problemy. I to niestety się zdarza, no to się niestety zdarza. No, są sytuacje, że trzeba wycinać, no nie ma to tam. Ale ja to Państwu będę starał się przedstawić na kolejne spotkanie, nie będę do tego szedł, ale to się zdarza. W takiej sytuacji na początku, w ostrym stanie, te preparaty poprawiające, te preparaty przeciwzapalne, mówię do tej Pani, która pisze o pęcherzyku żółciowym, wpierw preparaty przeciwzapalne,
ta mieszanka, a potem, tak dokładnie jak pokazane, potem ta druga faza, czyli przeciwzapalna prokinetyczna, a potem tylko prokinetyczna. I może się, zazwyczaj się udaje to wyleczyć, jak się stosuje te krople, na przykład przed jedzeniem 2-3 razy dziennie. Nie mam to, to było do tej pani, idziemy dalej. Tu ktoś podziękuje, ja też dziękuję za miłą recenzję. Dziękuję sobie, bardzo dziękuję za miło. Proszę podać nazwę kropli. No, proszę Państwa, nie mogę podawać nazwy kropli. One są w sklepach zielarskich dostępne, zapewniam Państwu, sklep zielarski jest w stanie Państwu te krople takie właściwe podać. Teraz tak, jak poznać, czy ma się za dużo kwasu żołądkowego, czy za mało. No, można zrobić pechametrię na przykład, takie badanie, to jest do zrobienia, ale nie da się tego tak powiedzieć, poznać bez zgłębnikowania tej treści. Czy można... Znaczy, ja pod tym pytaniem widzę jeszcze taką jedną rzecz. Była taka moda kiedyś na takie proszki zasadowe, na odkwaszanie organizmu. No to był wielki błąd, proszę Państwa, tak się tego nie robi. Zakwaszenie organizmu to zupełnie inna sytuacja. Mówiłem troszkę o zakwaszeniu organizmu w przypadku tego live'a na temat tych karnawału i odsyłam do tego, tam są sposoby na to, żeby tego kwasu z organizmu się powstrzymać, czyli tego zakwaszenia, żeby nie było, prawda? Ale nie stosujcie proszków zasadowych, nie zobojętniajcie sobie treści żołądkowej, jak nie musicie tego bezwzględnie zrobić. Kolejna sprawa, tutaj mamy, dziękuję za dziś. Czy można te żyła spożywać po usunięciu pęcherza żółciowego? Można, jak najbardziej. Tu jest azioła szostak. Owskiego, chyba coś tutaj to musi nie wyszło. Ja nie znam tego surowca zielarskiego, już nie używam go, więc nie potrafię Pani powiedzieć, czy on jest korzystny, czy nie. Mam nadżerki na żołądku, może coś na zapalenie, bo on już się dobrze. Proszę Państwa, znakomicie się Pani to sprawdzi, ta mieszanka zioła przeciwzapalna. Naprawdę ona świetnie się sobie radzi z nadżerkami. Też odsyłam do preparatu na bazie propolisu. Też może być dobry efekt na bazie czarnuszki siewnej. Też tu może być dobry efekt. Aloesu, tak, dziękuję za odpowiedź, bardzo proszę. Coś tutaj, polipy, co to są polipy Elstera? No przyznam się, że nie wiem, co to są polipy Elstera, nie wiem, co to za ustrojstwo. Pewnie to jest jakaś inna nazwa, czasami w niektórych przypadkach odkrywcy jakichś tam struktur anatomicznych tak je nazywają, no i potem to tak funkcjonuje. Ja niestety nie wiem, o które chodzi. Pewnie znam, wiem co za polipy, tylko nie wiem, że to są Elstera. Jakie zioła po leczeniu helikobakter, jakie zioła po leczeniu helikobakter i nadżerki w żołądku, nie ma wróżka. O helikobakter pylori będziemy mówić za tydzień, także odsyłam, zapraszam do Panią na przyszły piątek. A co przy uchyłkach jelit? Proszę Państwa, no tu różnie. Przy uchyłkach jelit, jeżeli są w stanie zapalnym, to środki przeciwzapalne, takie na przykład jak tam sugerowałem Państwu, ta mieszanka ziołowa, która prezentowałem. Natomiast w przypadku, gdy mamy już ten stan zapalny się wycofa, wtedy możemy ostrożnie wprowadzać preparaty błonnikowe, ale ostrożnie, bo to też czasami może podrażnić. Tak więc Tak to wszystko wygląda. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za Państwa aktywność. Jeżeli będą jakieś pytania później, czy osoby, które nie były w stanie zadać ich teraz, to oczywiście zachęcamy. Postaramy się odpowiedzieć w tym czacie, już nie w czacie, tylko w tych właśnie informacjach, które potem będą się pokazywać w komentarzach pod tym, jeżeli będą jakieś pytania w komentarzach, to na pewno na nie odpowiem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam za tydzień. Będziemy mówić o Helicobacter pylori, o chorobie wrzodowej, jakich używać ziół, żeby się pozbyć Helicobacter pylori, zmniejszyć jego ilość, bo się pozbyć raczej nie da. Także do miłego zobaczenia.